Pan de Fourcy pozostał nieco za krzyżakami i jechał w głębokim zamyśleniu. Był on od kilku lat gościem zakonu, brał udział w wyprawach na żmuci, gdzie odznaczył się wielkim męstwem i podejmowany wszędzie, tak jak tylko krzyżacy umieli podejmować rycerzy z dalekich stron, przywiązał się do nich mocno, a nie mając własnej fortuny zamierzał wstąpić w ich szeregi. Tymczasem to przesiadywał w Malborku, to odwiedzał znajome komandorie, szukając w podróżach rozrywki i przygód, Przybywszy świeżo do Lubawy wraz z bogatym debergowem i zasłyszawszy o Jurandzie, począł płonać rządzą zmierzenia się z mężem, którego otaczała groza powszechna. Przybycie Meinegera, który ze wszystkich wal wychodził zwycięzcą, przyspieszyło wyprawę. Komtur z lubawy dał na nią ludzi. Naopowiadał jednak tyle trzem rycerzom, nie tylko o krucieństwie, ale o podstępach i o wiarołomstwie Juranda, iż gdy Uza zażądał, by odprawili żołnierzy. Nie chcieli się na to zgodzić, bojąc się, że gdy to uczynią, otoczy ich, wytraci lub wtrąci do piwnic Spychowskich. Wówczas Jurand, mniemając, że chodzi im nie tylko o walkę rycerską, ale i o grabież, uderzył na nich wstępnym bojem i zadał im klęskę okrutną. Defurcji widział Bergowa balonego wraz z koniem, widział majnegera z odłamem włóczni w brzuchu, widział ludzi próżno błagających o litość. Sam ledwo zdołał się przebić. Kilka dni tułał się po drogach i lasach, gdzie byłby zamarł z głodu lub stał się łupem dzikiego zwierza, gdyby wypadkiem nie dostał się do Ciechanowa, w którym znalazł braci Gotfryda i Rodgiera. Z całej wyprawy wyniósł uczucie upokorzenia, wstydu, nienawiści, zemsty i żalu za Bergowem, który był mu bliskim przyjacielem. To też z całej duszy przyłączył się do skargi zakonnych rycerzy, gdy domagali się kary i wolności dla nieszczęsnego towarzysza. A gdy ta skarga pozostała bezowocną, w pierwszej chwili gotów był zgodzić się na wszystkie środki, które wiodły do zemsty nad Jurandem. Teraz jednak ozwały się w nim nagle skrupuły. Przysłuchując się rozmowom zakonników, a zwłaszcza temu, co mówił Hugo de Danfeld, niejednokrotnie nie mógł oprzeć się zdziwieniu. Poznawszy bliżej w ciągu kilku lat krzyżaków, widział już wprawdzie, że nie są oni tacy, za jakich przedstawiają ich w Niemczech i na Zachodzie. W Malborgu poznał jednakże kilku prawych i surowych rycerzy. Ci sami często rozwodzili skargi nad zepsuciem braci, nad ich rozpustą, brakiem karności. I Devorcy czuł, że mają słuszność. Ale sam, będąc rozpustnym i niekarnym, nie brał zbyt za złe innym tych wad, zwłaszcza, że wszyscy rycerze zakonni, Nagradzali je męstwem. Widział ich przecie pod Wilnem, uderzających piersią o piersi polskich rycerzy, przy zdobywaniu zamków bronionych z nadludzką uporczywością przez posiłkowe polskie załogi. Widział ich ginących pod ciosami toporów i mieczów, w szturmach ogólnych lub w pojedynczych walkach. Byli nieubłagani i okrutni dla Litwy, ale byli zarazem jako lwy i chodzili w chwale jak w słońcu. Teraz jednak wydało się panu de Fursi, że Hugo d'Anfeld mówi takie rzeczy i podaje takie sposoby, na które wzdrygnąć się powinna dusza w każdym rycerzu, a zaś inni bracia nie tylko nie powstają na niego z gniewem, ale przytakują każdemu jego słowu. Więc zdziwienie ogarniało go coraz większe i wreszcie zadumał się głęboko, czy mu przystoi do takich uczynków rękę przykładać. Gdyby bowiem chodziło tylko o porwanie dziewczyny, a następnie o wymienienie jej zabergowa, byłby się może na to zgodził, chociaż poruszyła go i ujęła za serce uroda Danusi. Gdyby przyszło mu być jej stróżem, nie miałby także nic przeciwko temu, a nawet nie był pewien, czyby z rąk jego wyszła taką, jaką w nie wpadła. Ale krzyżakom szło widocznie o co innego. Oni przez nią chcieli dostać wraz z Bergowem i samego Juranda. Obiecać mu, że ją wypuszczą, jeśli się za nią odda, a potem zamordować go, a z nim razem dla ukrycia oszustwa i zbrodni zapewnej dziewczyny. Wszakże już groźli jej losem dzieci Witoldowych na wypadek, gdyby Jurand śmiał się skarżyć. Niczego nie chcą dotrzymać. Oboje oszukać i oboje zgładzić. Rzekł sobie de Fursi. A przecie są i czci więcej od innych przestrzegać winni. I burzyła się w nim dusza co chwila mocniej na taką bezczelność, ale postanowił jeszcze sprawdzić, o ile jego podejrzenia są słuszne. Więc podjechał znów do Danwelda i zapytał. A jeśli Jurand się wam odda, czy wypuścicie dziewkę? No to... gdybyśmy ją wypuścili, cały świat wnet by wiedział, że to my chwyciliśmy oboje. Odrzekł Danfeld. Ba, cóż z nią uczynicie? Na to Danfeld pochylił się ku mówiącemu i ukazał w uśmiechu swe spróchniałe zęby spod grubych warg. O co pytacie? Czy o to, co uczynimy z nią przedtem, czy o to, co potem? Lecz Fursi, wiedząc już, co chciał wiedzieć, zamilkł. Przez chwilę jeszcze zdawał się walczyć ze sobą. A następnie podniósł się nieco na strzemionach i rzekł tak głośno, aby go wszyscy czterej zakonnicy usłyszeli: Pobożny brat Ulryk von Jungingen, który jest wzorem i ozdobą rycerstwa, rzekł nieraz tak: Jeszcze między starymi w Malborgu znajdziesz godnych krzyża rycerzy, ale ci, którzy na pogranicznych komandoriach siedzą, zakałę jeno zakonowi przynoszą. Wszyscyśmy grzeszni, ale Panu naszemu służymy, rzekł Hugo. Gdzie wasza rycerska cześć? Nie przez haniebne uczynki Panu się służy, chyba że niezbawicielowi służycie. Któż to wasz Pan? Wiedzcie przeto, że nie tylko do niczego ręki nie przyłożę, ale i Wam nie pozwolę. Na co nie pozwolicie? Na podstęp, na zdradę, na hańbę. A jako że możecie nam zabronić? W bitwie z Jurandem postradaliście poczet i wozy. Żyć musicie tylko z łaski zakonu i z głodu zamrzecie, jeśli wam kawałka chleba nie rzucim. A w dodatku wyście jeden z czterech, jako że nie pozwolicie. Jako nie pozwolę? Powtórzył Worsley. Mogę nawrócić do dworca i ostrzec księcia. Mogę przed całym światem wasze zamiary rozgłosić. Na to spojrzeli po sobie bracia zakonni i twarze zmieniły im się w okamgnieniu. Szczególnie Hugo de Danvelde popatrzył przez uło chwilę pytającym wzrokiem w oczy Zekfrida de Lewe, po czym zaś zwrócił się do pana de Fourcy. — Przodkowie wasi, — rzekł, — sługiwali już w zakonie i wy chcecie do niego wstąpić, ale my zdrajców nie przyjmujemy. — Ja zaś nie chcę ze zdrajcami służyć. — Ejże, nie spełnicie waszej groźby. Wiecie, że zakon umie karać nie tylko zakonników. A de Fourcy, którego podnieciły te słowa, wydobył miecz, lewą ręką chwycił za ostrze, prawą dłoń położył na rękojeści i rzekł – na tę rękojmię mającą kształt krzyża, na głowę świętego Dionizego, mego patrona i na moją rycerską cześć ostrzegę księcia mazowieckiego i mistrza. Hugo de Danfeld znów popatrzył pytającym wzrokiem na Zekryda de Lewe, a ów przymknął powieki, udając znak, że się na to zgadza. Wówczas Danfeld ozwał się jakimś dziwnie głuchym i zmienionym głosem. – Święty Dionizy mógł nieść pod pachą swą uciętą głowę, ale gdy wasza raz spadnie… – Grozicie mi? – przerwał de Fursi. – Nie, jeno zabijam – odpowiedział Danfeld. I pchnął go nożem w bok z taką siłą, że aż ostrze schowało się w ciele pokrzyżek. De Worcy zawrzasnął strasznym głosem, przez chwilę usiłował chwycić prawą ręką miecz, który poprzednio trzymał w lewej, lecz upuścił go na ziemię. W tym samym zaś czasie pozostali trzej bracia poczęli go żgać bez litości narzami w szyję w plecy w brzuch, dopóki nie spadł z konia. Po czym nastało milczenie De Fourcy, krwając okropnie z kilkunastu ran, drgał na śniegu i darł go powykrzywianymi przez konwulsje palcami. Spod ołowianego nieba dochodziło tylko krakanie wron lecących z głuchych puszcz ku ludzkim siedliskom.